Panie burmistrzu, Złocieniec połączony z morzem i to dosłownie. Jakby materializuje się plan, który założony był kiedyś i miejmy świadomość tego, że Złocieniec jest środkiem województwa zachodniopomorskiego w planie ścieżek rowerowych. Tak jak powiedział dzisiaj marszałek Tomasz Sobieraj i pani marszałek Anna Binkowska, Złocieniec ma strategiczne miejsce, bo właściwie w każdą stronę róży wiatrów rozchodzi się ścieżka rowerowa i tak naprawdę są dobre wiatry i przyjazne do tego, żeby te ścieżki połączyły się i też, żeby były takim prawdziwym produktem turystycznym. To duży krok w przód dla gminy Złocieniec? Świadomość, że ludzie, niekoniecznie turyści, ale też sami mieszkańcy coraz bardziej, coraz częściej z tego korzystają, jest już wystarczającym powodem, żeby to robić, a jakby jak ścieżka jest dobrze przygotowana, jak zachęca, to i też ludzie się znajdą, którzy będą korzystać i też na pewno będą z tego zadowoleni. Nie ukrywam, że te inwestycje, które teraz są prowadzone w Złocieńcu, czyli obecnie przygotowana jest dokumentacja na Park Żubra i tam aleja na Bindarz będzie miał nową nawierzchnię i też będzie połączony z mostem i te inwestycje nad Drawą też są częścią tych działań. Otwarcie ulicy Gronowskiej jest również z jednej strony dodatkowo z pasem dla rowerów, bo stanowi to również element ścieżki rowerowej szlaków województwa zachodniopomorskiego i dalej później ulicą Piaskową w kierunku do Bobrowa. Tam będą asfaltowane odcinki, które połączą wieś Bobrowo też ze Złocieńcem, z miastem. Więc tych rzeczy będzie się tutaj na naszym terenie działo i myślę, że następnym krokiem będzie to, by szukać odnogi do następnej inwestycji, czyli robienie ścieżki rowerowej od Wierzchowa do Wałcza. Przepiękne tereny i też myślę, że znajdziemy powód i sposób, żeby też włączyć te nasze ścieżki i też tą odnogę do Wierzchowa poprowadzić po to, żeby zachęcić ludzi, żeby z niej korzystali. Także widać się w tym kierunku dużo dzieje, niekoniecznie na razie o tym mówimy, ale też być może po to, żeby nie do końca zapeszyć. Dziś w terenie jesteście po Jeziorze Drawskie, okolice Połczyna-Zdroju. Jak wrażenia z dzisiejszego otwarcia? Staramy się, żeby to wszystko wyglądało pięknie, żeby miało ręce i nogi, początek i koniec, dlatego też te istniejące już od kilku albo kilkunastu lat fragmenty tras rowerowych przedłużamy dalej, żeby one stanowiły teraz jedną całość już o takim znaczeniu regionalnym. Chcecie, żeby mieszkańcy Pojezierza Drawskiego jeździli nad morze na rowerach? Nie tylko nad morze, żeby też ci z nadmorza przyjeżdżali tutaj i jechali dalej, jechali przez Czaplinek do Szczecinka, przez Borne, albo w drugą stronę przez Drawsko, Choszno, Barlinek do Niemiec. Ja przypomnę tylko, że mamy w zasadzie prawie już gotową trasę z Choszna do granicy z Niemcami, do mostu w Siekierkach, a od mostu w Siekierkach jest tylko 40 km do Berlina. Także naprawdę te trasy rowerowe, bo to nie są ścieżki, tylko pełne trasy rowerowe, zyskują naprawdę zupełnie inny wymiar. Jak się planuje takie trasy rowerowe w praktyce? Bo to jest proces, który trwał naprawdę długo, dlatego że chcieliśmy bardzo porządnie się do tego przygotować, dlatego się przeanalizowali cały tak zwany stan posiadania, czyli wszystko, co zostało zbudowane już do tej pory, głównie rękami lokalnych samorządów. Wszystkie trasy, ścieżki, trasy na wałach przeciwpowodziowych, dukty leśne, drogi przeciwpożarowe, wszystko, co daje się oznakować i używać przez miłośników rowerów. I dopiero na bazie tego, co mieliśmy, co się ujawniło, naprawdę w dużej skali, bo tych ścieżek jest cała masa. Dopiero to pozwoliło opracować 12 korytarzy, nadać im priorytety, policzyć pieniądze i teraz realizować, bo na tyle nas było stać, pierwsze 4 o najwyższym priorytecie trasy rowerowe. A co dalej? No mamy, jak powiedziałem, 12 tych korytarzy. Jak zbudujemy te 4, którym nadaliśmy priorytety najwyższe, będziemy budować kolejne, tak żeby ta sieć tych tras rowerowych była naprawdę gęsta. Tak może powiem jako ciekawostkę, że te 4 trasy rowerowe, które realizujemy, to już jest największy projekt rowerowy realizowany jednocześnie w historii całej Unii Europejskiej. Ja wiem, że każdy powie, że na zachodzie jest mnóstwo tych ścieżek, ale oni je budowali przez dziesiątki lat. A my to, co teraz realizujemy, te 1100 km, zamierzamy zbudować w ciągu 3-4 lat. Będziemy perłą turystyki rowerowej? My już jesteśmy perłą turystyki rowerowej i naprawdę to, co robimy, budzi uznanie i podziw wśród innych regionów. Nawet taki przykład podam. Do tej pory
województwo dolnośląskie było takim wzorem. Jak każdy chciał się dowiedzieć, jak się buduje, jak realizuje różne przedsięwzięcia, to zawsze patrzyliśmy wszyscy w stronę Dolnego Śląska i tam podpatrywaliśmy, jak to się robi. A oni już byli u nas dwukrotnie. Patrzyli, oglądali, pytali, jak to robić. Także naprawdę jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o turystykę rowerową w Polsce i nie tylko. Pani marszałek, jeździ pani na rowerze? Oczywiście, od zawsze. Jakie trasy pani wybiera na swoje wędrówki? Bardzo różne. Ja pochodzę z Kołobrzegu, w związku z tym początkowo jeździłam trasami, które były w samym Kołobrzegu, wokół Kołobrzegu, a teraz oczywiście mając takie już gotowe trasy, jak właśnie Velo Baltica, czyli te nadmorskie i teraz właśnie bardziej na południe, to oczywiście te wycieczki rowerowe już są dużo, dużo dłuższe. To nie jest tak, że siadamy i spontanicznie podejmujemy jakieś decyzje, bo to rzeczywiście musi być to bardzo wszystko przemyślane. Po pierwsze słuchamy też mieszkańców i przede wszystkim współpracujemy z samorządami terytorialnymi. Rozmawiamy z burmistrzami, rozmawiamy z wójtami, z prezydentami, ponieważ to jest ważne, żeby móc na końcu określonego tego planu osiągnąć ten cel, żeby wszyscy byli zadowoleni, a przede wszystkim właśnie mieszkańcy, a następnie turyści. Będzie pani namawiała mieszkańców Kołobrzegu, żeby przyjechali na rowerze na Pojezierze Drawskie? Absolutnie. Ja jestem po prostu szczęśliwa, że wreszcie możemy połączyć północ z południem i tak jak tu wcześniej było powiedziane przez pana marszałka Sobieraja, że chodzi właśnie o to, żeby trochę odciągnąć tych turystów z nadmorza, żeby nie tylko przyjeżdżali wypoczywać nad morze. Chodzi o to nam w naszej całej promocji Pomorza Zachodniego, żeby zwiedzili nasz piękny rejon, nasze województwo, bo ono naprawdę jest tak różnorodne i ma tak piękną przyrodę, że naprawdę warto rowerem zobaczyć tą przyrodę na żywo. Podsumowaliście już wakacje i jaki to był okres dla Pomorza Zachodniego? COVID zaskakująco i tu muszę powiedzieć, że dał nam bardzo pozytywne rezultaty, ponieważ w tym roku zauważyliśmy, że turyści z Polski, na szczęście oczywiście ci, którzy chcieli wyjechać do Chorwacji, wyjechali za granicę, tak, ale o wiele więcej turystów mogliśmy zauważyć właśnie na Pomorzu Zachodnim, co widzimy po statystykach miejsc hotelowych i apartamentów, pensjonatów. Co turyści robią na Pomorzu Zachodnim? Dzięki temu, że na przykład Pojezierze Drawskie, Szwajcaria Połczyńska mają cudowne miejsca, rzeki, jeziora, to widzimy, że turysta jest bardziej wymagający. To nie jest taki turysta leżący nad morzem na plaży, tylko rzeczywiście turyści przyjeżdżają albo ze swoimi rowerami, ze swoimi kajakami, albo korzystają z wypożyczalni, których jest bardzo dużo na Pomorzu i uprawiają aktywny wypoczynek i to możemy zaobserwować i w tym roku rzeczywiście możemy powiedzieć, że było to naprawdę ten wypoczynek pod względem ilości takich turystów był rekordowy. Dziś otwarcie ścieżki rowerowej, duża zmiana dla mieszkańców regionu? No, dla nas, dla mieszkańców Połczyna, to ta ścieżka, która była od Połczyna starym szlakiem kolejowym w kierunku na Złocieniec, była już od dawna czynna, od dawna ją użytkowaliśmy. Teraz jest to tyle interesujące, że łączymy tą ścieżkę z tym fragmentem, który został już przygotowany jako nowy zupełnie odcinek w kierunku na Świdwin i dalej na Białogard, a później Kołobrzeg, Koszalin. I myślę, że to jest największa zmiana i to jest największa, najważniejsza filozofia, że łączymy fragmenty ścieżek w jedną całość, że tworzymy sieć i ta sieć dopiero staje się atrakcją turystyczną. Ona może być produktem turystycznym całego naszego regionu, a tym samym może przyciągać nie tylko mieszkańców, bo to jest oczywiste, ale także osoby z zewnątrz, które chciałyby wykorzystywać te ścieżki do uprawiania sportu, ale także rekreacji. Jak ważna właśnie jest turystyka rowerowa dla województwa zachodniopomorskiego? Uważam, że to jest jeden z ważniejszych produktów turystycznych. Mamy ich kilka. Dla nas niewątpliwie niezwykle istotne jest to, że są znakomite uzdrowiska, w tym także Połczyn-Zdrój, mój rodzinny Połczyn-Zdrój. Ale mamy przecież wiele innych, które pokazują, że to jest bardzo ważne miejsce na mapie Polski i Europy, jeśli chodzi o zasoby turystyczne.
turystyczne, także tą infrastrukturę turystyczną, która musi być poprawiona, ale ona już istnieje. Na przykład my w Polsce, w województwie zachodniopomorskim, mamy największą ilość bazy noclegowej. To też stawia nas na takim czołowym miejscu. Oczywiście chodzi o to także, żeby równoważyć tą bazę, żeby nie była ona tylko i wyłącznie w obszarze nadmorskim, ale także tu na terenach Pojezierza. I tego rodzaju produkty uzupełniają tą ofertę turystyczną. Tego rodzaju jak ścieżka rowerowa, szlaki kajakowe, szlaki Nordic Walking i wiele jeszcze innych. To one stanowią po prostu o różnorodności, która tworzy to ogólne bogactwo i nasz przemysł turystyczny. Będziecie zachęcali mieszkańców Pojezierza Drawskiego, żeby jechali rowerem nad morze? Bardzo będzie mi miło. Sam będę dawał przykład i bardzo proszę, korzystajcie Państwo z tej ścieżki. A infrastruktura w pobliżu ścieżek, jak wygląda, jak oceniacie jako województwo ten stan infrastruktury w pobliżu ścieżek? Ona musi się poprawiać, bo oczywiście tworzone są takie miejsca, jak chociażby to tutaj w Zajączkowie, tuż pod Połczynem, ale niezależnie od tego, to mamy świadomość, że powinno być więcej takich miejsc, które stanowią atrakcje i zachęcają do zatrzymania się. Chodzi o to, żeby pokazywać na naszej trasie piękne pejzaże, piękne widoki, ale także i umiejętnie promować zabytki architektury. Mamy takie perełeczki, które znajdują się na terenie naszego województwa i to warto pokazywać, w tym także chociażby szlaki cysterskie i różnego rodzaju inne obiekty, które mają charakter czy sakralny, czy cywilny, ale stanowią o bogactwie architektury tej ziemi. Docelowo za kilka lat, jak będą wyglądały ścieżki tutaj na Pomorzu Zachodnim? Docelowo będziemy potęgą turystyczną, potęgą w zakresie turystyki rowerowej, ponieważ te ścieżki w tej chwili lokalne będą połączone w całość. A to oznacza, że staniemy się cząstką europejskich ścieżek rowerowych i wówczas w takiej sieci znacznie łatwiej z tej oferty korzystać, ale także ściągać tutaj turystów z zewnątrz. To będzie bogactwo oferty. Podziewa się pan turystów z nadmorza w Złocieńcu na rowerach? Widać, że coraz więcej turystów z nadmorza, może mieszkańców nadmorskich, przyjeżdża tutaj na wypoczynek. To jest chyba uczciwy, taki prawdziwy symptom tego, że u nas jest i spokojniej, i czyściej, i bezpieczniej, i być może nawet ze względu na atmosferę sympatyczniej. Turystyka to najważniejsza gałąź pracy gminy? Jest to uzupełnienie tego, by jednak był to dobry wizerunkowy produkt, który może przyciągnąć. Ale nie ukrywajmy, że jednak gospodarka powinna się opierać na czymś bardziej konkretnym i czy na produkcji, czy na usługach i też na gałęzi, która powinna dawać miejsca pracy, ale takie stabilne i konkretne. Póki co teren Pojezierza jest terenem, który jest sezonowo pod względem działalności gospodarczej prowadzony, więc jeśli uda nam się ten sezon turystyczny rozciągnąć na przykład do 8 miesięcy, no to jest szansa, że wtedy będzie to jako gałąź gospodarki o znacznym znaczeniu. Ale póki co myślę, że to dla nas samych ważne jest, by mieć świadomość, że jeśli będziemy dbali o tereny, w których mieszkamy, to tak naprawdę te tereny będą wyglądać tak i świadczyć będzie o nas, jacy jesteśmy, właśnie przez pryzmat tego otoczenia, które jest. I myślę, że świadomość, jak ktoś wyrzuci papierek albo zacznie śmieci, wyrzuci śmieć do lasu, może nawet symbolicznie, jak wyrzuci ten papierek, to miejmy świadomość, że to tak naprawdę o nas samych świadczy i jak będzie wokół nas brudno, to też będzie to słowo i będzie wizytówka tego, że my tacy jesteśmy i się na to godzimy. I też poprzez takie symboliczne sygnały i poprzez takie symboliczne sytuacje też pokazujemy, że nie do końca zdajemy sobie sprawę, w jakim miejscu mieszkamy i że nie do końca dbamy tak, jak powinniśmy dbać. A jak wrażenia z dzisiejszej przejażdżki po ścieżce rowerowej? No, fajnie. No, przyjechaliśmy właściwie ze Złocieńca w sympatycznej atmosferze. Całą drogę gadaliśmy ze sobą i droga szybko nam minęła, więc zmęczenia nie było prawie wcale. Droga powrotna też nie jest zła. Będziemy z górki jechać, także czy w jedną, czy w drugą stronę zawsze jest z górki.
pamiętajmy, więc nie ma żadnego problemu. A co się zmieniło na ścieżce rowerowej? Ścieżka jest czystsza, jest ładnie przystrzyżona, jest oznakowana, są znaki pionowe, są oznakowania na asfalcie. Myślę, że pod względem bezpieczeństwa też ta ścieżka ma coraz ważniejsze walory. Coraz więcej infrastruktury takiej przybocznej znajduje się, jest coraz więcej miejsc do wypoczynku, do relaksu. No i to chyba zachęca i to sprawia, że bardzo dużo ludzi, którzy na ścieżce się znajdują, no właśnie mieszkańcy Złocieńca. Nasz projekt składa się z bardzo wielu etapów. Czasem ktoś porównuje go do takich puzli, które składamy. I pomału, a czasem szybciej budujemy kolejne kilometry tras rowerowych na Pomorzu Zachodnim. W tym roku między innymi oddamy do użytku trasę Velo Baltica na odcinku Dźwiżyno-Marszewo. Tutaj tą trasę Stary Kolejowy Szlak na odcinku Białogard-Złocieniec, ale też trasę po Jeziorze Zachodnich na odcinku Choszczno-Pełczyce i to są takie no, największe odcinki. W poprzednich latach też właśnie na trasie po Jeziorze Zachodnich, na trasie Blue Velo, na trasie Velo Baltica oddawaliśmy poszczególne fragmenty, tak by w przyszłości stworzyć większą sieć tras rowerowych. Planowanie trasy to taka burza mózgów? To znaczy no, w planowaniu trasy uczestniczył zespół ekspertów, którzy znają teren województwa bardzo dobrze, wiedzą jakie są atrakcje, jakie miejsca warte odwiedzenia, czy jakie piękne krajobrazy są na terenie województwa. A następnie wszystko było konsultowane z samorządami lokalnymi, których wiedza też jest bardzo cenna do tego, żeby te trasy jak najlepiej zaplanować. Mieszkańcy Pomorza Zachodniego jeżdżą na rowerach chętnie? Tak, bardzo chętnie i nie tylko mieszkańcy, bo te trasy przyciągają turystów z całej Polski. Mamy dużą społeczność na Facebooku, ludzie wrzucają relacje ze swoich wycieczek, przyjeżdżają właśnie tutaj no nie tylko mieszkańcy, ale też z całej Polski i z zagranicy. Robią różne trasy, czy to trasy weekendowe, czy kilkudniowe, czy tydzień, dwa tygodnie. Najpopularniejszą oczywiście jest trasa Velo Baltica, ale coraz więcej ludzi zjeżdża tutaj na południe, odkrywa piękno po jeziorze, zakochuje się w nich, więc ta turystyka się popularyzuje. A też nie są to tylko jakieś tam nasze obserwacje, ale też twarde dane, ponieważ ruch rowerowy liczymy pętlami indukcyjnymi i chociażby w tym roku w niektórych miejscach wzrost nawet 120% więcej osób w danym miesiącu przejechało danym odcinkiem, także no, coraz więcej ludzi wsiada na ten rower i tak naprawdę każdy może wsiąść, ponieważ te trasy są tak zrobione, aby każdy niezależnie od kondycji fizycznej mógł rowerem pojechać. Wrzucacie też wy materiały do internetu, widać, że jesteście w wielu miejscach, sprawdzacie, co się dzieje na ścieżkach. Tak. Idea jest taka, żeby te trasy nie były budowane, że tak powiem, zza biurka, tylko odpowiadały potrzebom użytkowników, więc no, my sami też jesteśmy rowerzystami, też nasi drogowcy na rowery wsiadają i te trasy sprawdzamy zawsze i jesteśmy też właśnie na bieżąco z nowymi inwestycjami w całym regionie. Podpatrujecie też inne takie podobne inwestycje, czy raczej tworzycie własne? To znaczy, no, na pewno nie ma sensu wymyślać koła od nowa i warto patrzeć na to, co robią inni. Natomiast my patrzymy bardziej na zachód, ponieważ no, nasz projekt jest unikatowy w skali Polski. Tylko dwa województwa w zasadzie taki projekt realizują, a no, reszta dopiero gdzieś tam o tym myśli. Więc, no, ale coraz więcej przykładów takich na terenie Polski dobrych dróg rowerowych. Również jest jedynie to, że nie łączą się one w taką sieć, jak tutaj u nas. Gdzie najlepiej pojechać rowerem? Na Pomorzu Zachodnim. Dużo ludzi wybiera trasę Velo Baltica, jest ona najpopularniejsza, natomiast no, jeżeli się chcemy wybrać tam, to polecałabym jednak nie w sezonie, kiedy tych ludzi jest dużo, ale jednak po sezonie, na przykład wrzesień czy czerwiec to są już idealne miesiące na to, żeby tam się wybrać, a tak przez cały rok no, to po jeziorze myślę, że są bardzo takie przyjemne, mamy chociażby latem mamy dostęp do wody, do jezior, tak, do pięknych krajobrazów, także moje ulubione chyba są po jeziorze.